Dojechaliśmy. Bęk. Powiem wam tak. Dawid, osoba, która wie wszystko o kulturze azjatyckiej, bo wszystko już przeczytał, nie poinformował mnie, że Songkran to jest nic innego jak śmigus dęgus, jesteśmy mokrzy jak... moje story, mówiłem, że Songkran to jest święto wody. Aha, no a to ja myślałem, że wiesz, jak u nas święto ognia i wody, że będą petardy tylko ten, a tu nie, śmigus dęgus. I mieliśmy tylko 200 metrów do przejścia do hotelu i zdążyli nas oblać, wszyscy na ulicy stali z pistoletami i myśmy jak na ościoł byli. Chętnie bym wam i teraz w ogóle już wiem, dlaczego przez ostatnie 3 dni w Pattayi chcieli nam sprzedawać takie jakby foliowe woreczki na telefony. To już teraz wiem dlaczego, żeby tych telefonów nie pomoczyć. Dlatego też nie obraźcie się na mnie, jeżeli nie będę dużo nagrywał. Jedynie jak będę nagrywał na mieście, to jak będzie jakaś bezpieczna odległość od tych pistoletów, bo ale oni mają te pistolety tak kozackie, że boję się, że i tak mnie trafią. A przypominam, jeszcze mam ostatnią ratę do spłaty za telefon. Także no jest śmiesznie, jest ciekawie. No. Meldujemy się, jest godzina u nas w tym momencie w 7:30. Wieczorem zameldujemy się i pewnie wyjdziemy zobaczyć, co jest 5. Teraz żałuję, że nie kupiłem żadnych klapek, bo mam tylko Jordany, więc będę musiał coś szybko wykombinować. Nie lubię Japonków, no. Bum! Jeszcze jeden na mieście, pokażę wam kwadrat. I mamy osobne kwadraty w końcu. Yeah, baby! Tu śpię ja. Myślę, że Dawid ma podobny pokoik. Bang. Cyk, biureczko. Jakieś tutaj posiedzenie. Elomelo. Kibeleczek, proszę bardzo, klasa światowa, pryszniczek, kibelek, kurde, jest git, jest bang. Także teraz plan jest taki, nie wiem, inaczej, ja mam plan jaki mam, Dawid ma jaki ma. Ja mam plan taki, żeby sobie chwilę odpocząć i myślę za jakieś pół godzinki, godzinkę wyskoczyć, zobaczyć co się dzieje na mieście, bo teraz się dopiero zaczyna pewnie ugień koło 8 godziny, bo tak już... Chyba wcześniej wspominałem, w Azji, a głównie na razie byliśmy w Wietnamie i w Tajlandii, życie zaczyna się dopiero wieczorem. Myślę, że w innych krajach też, tylko u nas się śpi o tej porze. No dobra, idę odpoczywać i teraz już obiecuję, że widzimy się poza miejscem spania. Nie wiem w ogóle, czemu ten gest zrobiłem, może być bardzo dwuznaczny, ale nie. Zresztą, ja się zaś będę rozwijał niepotrzebnie. Dobra, widzimy się zaraz, yo. Ja za chwilę chyba se kupię to jest ciekawkę i będę tak napierdalał. No. Dobra, chowam telefon. Wygląda następująco. Tutaj jest mój pokoik,
A tutaj idziemy, o, jeszcze nawet Aigaciu świeci w tle. Fajnie, logotypy, cyk, cyk. Adaś idzie z koroneczką, Dawidek tutaj przede mną. I patrzcie, tu zaraz wchodzimy do beach baru. Żebyście wszystko widzieli, jak Pan Bóg przekazał. Dawidek zaraz otworzy bramy. Ale jakie kręcące logo jest, zobacz. No. Testują. Dobrze, dobrze. Niech się przygotują na dzisiaj. Tam już DJ jest i patrzcie. Uwaga. Welcome to heaven. No nieźle. Tak to wygląda za dnia. Także jest pięknie, jest beautiful. My idziemy sobie na plażyczkę. Mamy jakieś 2 godzinki chillu. Nie wiem, czy tyle wytrzymam ogólnie. I mamy spotkanie właśnie z rezydentem tego miejsca głównym. Numer 1 w Azji, DJ Lacrim. Lacrem, Lacrim, jakoś tak. Patrzcie. Robi wrażenie. Now weather is beautiful, bro. We were 2 days with Justin and Sapa. Yeah. Sapa have really good views. We have nature. You can actually see out my windows how dirty they are. Yo, patrzcie, byliśmy w miejscu, które nazywa się Druf Samui, chyba, tak? Druf. To jest Dawidek. Tam jest Lacrem, rezydent tego miejsca. Oficjalnie numer 1 w Azji. No i siedzieliśmy sobie, rozmawialiśmy sobie w takim właśnie miejscu. Na przebiteczce teraz zobaczycie, widać całe Samui. Wypiliśmy sobie po szejku i ciśniemy. Dzisiaj zaczynamy około godziny chyba 11 z groszem. O 10 już będziemy w Argwarze. Jak już widzieliście, naprawdę jest tam fajnie. Tylko byłem już tak zmęczony i wczoraj, i dzisiaj przy plażowaniu, że oficjalnie muszę dzisiaj wypić kilka jägerszocików. Tu właśnie z Lacrimem. Będzie fajnie. Powiem Wam szczerze, Pattaya nie dla mnie, ale Samui już zaczyna mi się podobać. Taka chillerka i widać, że ludzie tutaj przyjechali sobie odpocząć i każdy ma chill. Ej, misiaki, jeszcze przed graniem wpadliśmy sobie do oczywiście pięknego miejsca, bo jakby inaczej. Macie tutaj, będziecie wiedzieli CS5. I wiecie, co mi się mega podoba? Tutaj w tych wszystkich coffee shopach, może nie wszystkich, ale w większości, są takie chill roomy i to jest jeden z chill roomów. Patrzcie, jest bilardzik. Tu jeszcze można założyć stół do ping-ponga. Fajny w ogóle widok na ulicę. To jest taka jedna z główniejszych ulic tutaj w Koh Samui. Do chillerki, kanapa, wszystko fajnie. Tu klimeczka. Tutaj jeszcze macie komputer, jakbyście sami chcieli pograć w gry. Telewizorek. Nie no, rewelka, prawda? Rewelka. Może u nas za niedługo bądź długo. Bo z tego, co słyszałem, właśnie podczas naszego pobytu już Niemcy chyba przepchały jakąś ustawę. Teraz myślę, że kwestia czasu, aż u nas się zacznie depenalizacja przynajmniej, także yo, idziemy do Argbar. Samoi for very, very first time. Get your hands up! Get your hands up! What you know about rolling down? Misiaki, zmieniliśmy lokum na taki bungalow, chyba tak to się czyta. Patrzcie to. Z bungalowka. Idziemy tutaj. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać, bo wiatr wie. I bang!
dobrze, jest pięknie, jest beautiful. Jestem strasznie zmęczony wczorajszym wieczorem, bo zasnąłem chyba gdzieś około godziny 5-6, więc jeszcze czeka mnie sążny odpoczynek, zanim tutaj przyjdę. Dawidek gdzieś poszedł zjeść, ja już jadłem wcześniej, dlatego mam chwilkę chillerki tak zwanej. Oj, męczy mnie już ten wyjazd strasznie. Dzięki Bogu tu już ostatnie dni, opatrzcie to. Jeszcze. Jakby tego było mało wody, to jest basen. Basen, a tam Zatoka Tajska chyba. Mają rozmach. Nie byłem jeszcze w takim miejscu. W Polsce chyba takich nie ma. Albo są, a nie wiem nawet. Pokażę wam, jak chatka wygląda. Tak o, tak se stoi. Ale mi się ciężko idzie, masakra. I patrzcie, cyk. Stary maczuczyk ze słonikiem. Widać? Nie widać. Okay. I tak wygląda chatka. Mała, zgrabna. Tutaj widok na basen. Także tyle na razie wam pokażę. Jestem po prostu zmęczony, zniszczony. Jeszcze La Creme, chyba to, bo się jednak czyta La Creme, nie La Cream. La Creme jeszcze wczoraj mnie zapędził do wypicia co nieco z nim. Więc proszę sobie wyobrazić, dzięki Bogu, że jest klima, proszę sobie wyobrazić, że czuję się dzisiaj... Ile? Łagodnie mówiąc, o Jezus Maryjko. Dobra, miśki, pomódlcie się za moje zdrowie. Idę spać. Yo. Yo. Dzisiaj jest, muszę wam jeszcze raz pokazać. 17, godzina 19. Adam. Kung Fu Fighter. Co to ma? O Jezu, da patrzcie, Dawid będzie Muay Thai. Ja będę Muay Thai, ale to jest dla mojego ziomeczka. Dla Szymiego. Siąsiada. Który walczy w walkach i prosił mnie, żebym mu bardzo tajskie ładne spodnie kupił, więc Szymon, jeśli to oglądasz, to dla ciebie, dziękuję. A teraz moja informacja, szanowni państwo, wracamy, w końcu żyję. Ostatnie dni były dla mnie meczarnią, tragedią, za utęsknieniem, byłem utęskniony, plus źle na mnie oddziaływało chyba brak leków i spałem, leżałem, spałem. Ja mu wszystko opowiedziałem. Tak, Dawid mi wszystko opowiedział, co się działo w międzyczasie. No i co? No i final countdown. Plan jest następujący. 23 z groszem wylatujemy z Pattayi do Dubaju. W Dubaju meldujemy się o 3:30, wylatujemy do Warszawy. W Warszawie jesteśmy o 12:30, o 13:30 pociąg Warszawa Centralna, Rawicz. Bang! Ja! To chyba będzie jeden z najsmutniejszych, najnudniejszych, najbardziej pustych odcinków, bo mówię, no końcówka już była tragedia. Mogłeś dać iPhone'a 14. No, mogłem dać Dawidowi, Dawid by przynajmniej coś nagrał, nie? Ja bym wszystko pokazał, co się tu działo. No, no ale no trudno. Przynajmniej będzie autentyczny ten odcinek. A? Bardzo autentyczny, a moje odcinki są zawsze autentyczne, moje vlogi. I teraz co? Pozostaje nam nic innego, jak podsumować to wszystko, więc spodziewajcie się podsumowania, gdzie będą wszystkie koszty, ceny, mniej więcej różne do powiedzenia, bo jak oglądałem pierwsze dwa odcinki, to widziałem, że wypadałoby jeszcze niektóre rzeczy gdzieś tam dopowiedzieć, albo jakieś ciekawostki związane z jakimiś tam zdarzeniami. No i tyle, no dobra. Ja ci proponuję, Adek, żebyś nagrał sobie z twojego pięknego mieszkania. Usiadł, ładnie się oświetlił i to, czego nie dopowiedziałeś, żebyś powiedział tak ładnie vlogowo. No to tak, tak. O, tak ja, to ma wyglądać. I jeszcze ty też będziesz musiał powiedzieć, bo tam kilka rzeczy będziesz musiał powiedzieć. Dobra, kończymy, jedziemy, bierzemy taksę, meldujemy się na lotnisku, ale już wam nie obiecuję, że cokolwiek nagram, bo chciałbym po prostu pocałować ziemię polską, ale jak już ucałuję ziemię polską, to zobaczycie to. Bo to jest najważniejsze. See ya. Polska dla Polaków. Polska dla biało-czerwoni! Pokazuję na telewizorze
7 minut, moi drodzy, 7 minut. Będziemy gdzie, panie Dawid? W Warszawie. Mamy to. Ile lecieliśmy? Jakieś 20 godzin? No, prawie 20 godzin. Także jak po 20 godzinach, to dajcie znać, czy wyglądamy jak ludzie, czy nie. Znaczy zniszczeni, zmieleni. A, co najlepsze, przez co najgorsze. Jeszcze czeka nas podróż dwoma pociągami Intercity. To będzie przygoda. Tak. Nie czekamy tutaj. No właśnie, obawiam się, że tutaj dopiero zaczną się przygody. Pada może. Pada? Deszczem? Chyba tak. Patrzcie, tak w chmurze jesteśmy. Tropi. Przygrabia, no. Tak? Wiecie? Są deszczyki takie? No, tak właśnie tutaj. Nie. Myślisz? Tu? Ty nie znasz? Nie.